Dzień dobry Państwu, witam w takim kolorowym makijażu, który wykonałam tą paletką. Film będzie osobno, zobaczycie co sądzę o palecie, jak mi się pracowało i tak dalej, też rozświetlacze, wiecie o co chodzi. Natomiast dzisiaj skupiamy się na goodie bag z Cult Beauty. Słuchajcie, dostałam we wtorek wiadomość, dzisiaj jest czwartek, wczoraj mi przyszło, więc w jeden dzień ekspresem mi to przyszło. Deal jest taki, the best of 2020 goodie bag, wart ponad 510 euro, czyli ponad 2000 zł, kiedy wydasz 200 euro. Czyli musisz wydać ponad 200 euro, ponad 800 zł, żeby uzyskać tego boxa, ten goodie bag. I już zajrzymy, co jest w środku. Ja zamówiłam sobie nowości z Hudy do testowania. Później pomyślałam, kurczę, mogłam zamówić w sumie kalendarz Charlotte Tilbury. Ale dobra, zamówiłam sobie nowości z Hudy. Tak wygląda pudełko. Jak mówię, przyszło mi to w jeden dzień ekspresem z UK, bez żadnych opłat, cła i tak dalej. W momencie, kiedy wrzucam Wam ten film, nie wiem, czy ten box jeszcze jest, linkuję Wam na dole. Zobaczymy, czy jest wart tego. Tu jest moja paka, którą dostałam w gratisie i to dla niej. Zamawiam, dla Was też zamawiam. Poprzedni goodie bag był beznadziejny moim zdaniem, więc nie składam zamówienia, ale teraz dużo osób do mnie napisało, czy będę zamawiać, bo chcecie zobaczyć coś w środku. Lubicie, kiedy wydaję kasę na rzeczy, których nie wiem, czy później mi się przydadzą i tak dalej, więc spełniam Wasze życzenie i zamawiam. Zobaczmy najpierw, co zamówiłam poza tym, żeby dostać ten goodie bag. Tu mam moje zamówienie. Głównie Huda. Oczywiście Huda jest dostępna u nas w Sepho. Ale Sephora nie daje takich goodie bagów. Chciałabym wydać 800 zł u nas i dostać coś, co jest warte 2000. Naprawdę bym chciała. Dobra, pierwsza rzecz, którą kupiłam, nie jest z Hudy, jest od Charlotte Tilbury i to jest maskara, która robi lifting rzęs. I będę robić osobny test tej maskary i tej kredki na moim kanale. Chcę to bardzo przetestować, zobaczyć, czy faktycznie, bo tutaj ponad 90% mówi, że faktycznie podniosło to rzęsy, że są bardzo widoczne. W ogóle jak widziałam zdjęcia na stronie, na Cult Beauty, przed i po, no fantastyczne, więc mam nadzieję, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na moich rzęsach. O, tak. Z It Cosmetics, bo tam jest cała oferta duża It Cosmetics. W Douglasie też jest, ale często są wyprzedane. Zamówiłam Brow Power Filler i to jest taki żel, który ma nam wypełniać brwi. No, zobaczymy, jak będzie wyglądał właśnie na moich brewkach. Bardzo lubię It Cosmetics. Musicie zobaczyć aplikator. Jest taki. Tak wygląda produkt, bo zamówiłam najjaśniejszy. Nietypowo to wygląda. Zobaczymy, jak będzie się prezentować na brwiach. I przechodzimy do Huda Beauty, bo reszta jest właśnie od Hudy. Dużo tu rzeczy nie ma. Powiem Wam, że wydałam 800 zł, a rzeczy jest kilka. Nowy primer. Proszę bardzo, Huda Beauty, ten żelowy. Pewnie każdy z nas widział już film, gdzie Huda pokazywała te nowe podkłady i primer. Podkład również tu jest. Proszę bardzo, kocham podkłady w sticku. Mam nadzieję, że kolor będzie dobry, bo dobierałam po zdjęciach na stronie. Dobrałam kolor 220 neutralny custard. I wygląda to tak. Wygląda to jak ich ta pomadka. Także osobny test nagrywam, pewnie jutro z rana nagram. Na razie nie wyciągam. I kupiłam 3 pędzelki. Czy to wszystko? Naprawdę tylko tyle, żeby dostać kurczę tego boksa. Tylko tyle. Wow! Opakowania są takie tych pędzelków. Zobaczmy. To jest ten, który Huda pokazywała właśnie na tym filmie z podkładem. Mięciutki. Taki dwustronny. Duży pędzel. Kurczę, nie mam miejsca na moje pędzle, co dopiero jakieś nowe. Tak, wydaje mi się, że to był ten pędzel. On był taki tutaj ścięty, trójkątny. Także on jest do blendowania podkładu. Zobaczymy. Drugi zamówiłam Face Coat and Shade do bronzera, tego mokrego od Hudy, który też mam. Rzadko używam, bo on jest bardzo, bardzo mocny, bardzo intensywny, trochę się go boję. Zawsze jak go nakładam, to trochę źle go rozetrę. Trochę, wiecie, nie jest takim łatwym produktem. Ten z Chanel na przykład jest o wiele prostszy w rozcieraniu. Ten jest gęstszy, jest taki bardziej kryjący. No nie jest taki łatwy do pracy. Ok, i zamówiłam właśnie to. Bronzer i tutaj jest do konturowania na przykład nosa, co lubię robić. I trzeci pędzelek, jaki zamówiłam, jest Face Bake and Blend, czyli do nakładania po prostu pudru pod oczy, do bejkowania. Ja takiego typowego bakingu nie robię, bo mi zmarszczki pod oczami podkreśla, ale wiecie, do nakładania pudru tak, myślę, że będzie spoczko. No, dobra, zobaczymy. Także 3 pędzle, podkład. Kurczę, prawie tu nic nie mam. Prawie tu nic nie mam. Ten produkt z It Cosmetics, ten do brwi z It Cosmetics kosztował 26 euro, stówę. Dobra, te wszystkie pędzle kosztowały też po 26 euro. Podkład 38 euro, wow, jaka cena. Później ten większy pędzel 32 euro. Primer kosztował 32 euro. Charlotte Tilbury, ten zestaw 29. I goodie bag.
Za to się bierzemy teraz. To jest najważniejsze. Tu dostałam jeszcze taką gazetkę o beauty moods, jakieś trendy ich i tak dalej. Lubię takie rzeczy czytać, lubię takie rzeczy przeglądać, o nowościach wszystkich na stronie Honest Beauty. Też będę musiała w końcu przetestować. Ciekawe, czy do nas wejdzie. Bardzo ciężkie. Zobaczmy, czy warto, czy przepłaciłam, czy nie. Podobno 2000 wartości tu jest. Kosmetyczka. Cult Beauty. One są bardzo dobrej jakości, świetnej jakości. U, jaka ładna w środku. Z taką podszewką, także naprawdę ładna. Kosmetyczka, spoko. To mi się już podoba. Dobra, co my tu mamy? You Beauty. Jakieś serum, które naprawia nam skórę. Aha, i mamy tutaj tyle, jest to 10 ml, jest na kilka użyć. Po 3-6 dniach pory są zmniejszone, skóra jest jaśniejsza i wygładzone ciemne punkty. Także You Beauty, pierwsze słyszę. Dalej Barbara Sturm, to jest jedna z popularniejszych marek w Stanach, jeżeli chodzi o pielęgnację według raportów. U nas bardzo nieznana marka, wydaje mi się, że w Stanach, bo to jest niedorobione w Niemczech, ale w Stanach jest to naprawdę popularne. Face Cream. Po prostu kremik taki, 20 ml. To jest fajne, że możemy sobie potestować trochę i później kupić ewentualnie dużą pojemność. Glow Day and Night. Serum rozświetlające, Everyday Magic. Jest to serum For Sigmatic. W życiu o tym nie słyszałam. Amerykańskie, tak, amerykański produkt. Tak wygląda. Pełna pojemność. Tak wygląda, For Sigmatic. Dobra, na razie mam samą pielęgnację. Iconic London, marka, która jest u nas dostępna w Douglasie. Jest to coś czarnego, bo tu mam black. I cóż to mamy? Jest to tusz. Tusz i już. Szczoteczka, jaka mi się nie podoba, bo taka cienka. Będzie mnie drapać w powieka. Kładam w takim razie. Kate Somerville, Exfoliate. To jest ich bardzo znany kosmetyk. Bardzo znany. I słuchajcie, to jest mini próbeczka. To jest dwuminutowy facial, złuszczający, z Hollywood. Ile to ma pojemności? 7 ml, więc nie wiem, na raz, na dwa. Dalej Fresh Rose Face Mask, też znana maska marki Fresh, ta różana. No i też mamy taką mini pojemność na 2-3 razy. Tutaj wszystko jest tak na 2-3 razy. Honest Beauty, yay! Mamy coś z Honest Beauty, kredka do ust, Demi Matte. W kolorze Marsala. Czekałam na to. Musicie to zobaczyć z bliska. Czy to tak ma być? Widzicie to? Te kropeczki. Widzicie to? Dziwne to było. Dobra, zobaczmy kolor. Słuchajcie, jest to tu bardzo dużo olejku, więc pewnie dlatego się tutaj coś na powierzchni pojawiło, ale nie lubię takich sytuacji. Inky List. Teran. Tak strasznie ciężkie są te nazwy. Tranexamic Acid, Night Treatment, na noc. Pełna pojemność, no fragrance, 30 ml. Treatment, na noc. Coś, co nakładamy na noc do drzewienia skóry. NCLA, Treatment, kolejny treatment. Witamina E, Cuticle Oil, o! Olejek do skórek z witaminą E. Fantastycznie, NCLA to jest bardzo znana marka, bardzo ceniona za granicą. Ładnie pachnie. Przyda mi się olejek do skórek. First, the shortcut overnight facial peel. Jakiś peeling na noc. 15 ml. Niemiecki. Tak wygląda opakowanie. No na razie są tutaj trochę znam, trochę nie znam. Mało makijażu. Dalej, Charlotte Tilbury Pillow Talk Diamonds. Jaki mały Pillow Talk. Z drobinkami. Ma drobinki, których prawie nie widać. Coś widać, ale tak. No dobra. Ale mamy Pillow Talk. Mamy Pillow Talk, specjalna edycja. Maseczki by Terry. To jest też znana dosyć marka. Taka maska, w której trzeba leżeć, bo ona zawsze mi zjeżdża z twarzy. Koreańska jest to akurat maseczka różana. Druga maseczka jest Sweet Chef. Witamina C i imbir. Nie znam tej marki. Sweet Chef. Zrobione w Korei również. Super Hero maskara. Świetna z It Cosmetics. Robiłam test It Cosmetics. Fantastyczna jest ta maskara, jak zawsze dodają właśnie taką miniaturę, ale ona na długo starcza. Mamy 20 euro gift card, wyślę prezent mojej siostrze, niech sobie coś zamówi. Oskia Renaissance Mask, też mniejsza pojemność, 15 ml. Co tu jest? Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask, nachmaskę. Co tu jest napisane? 30 ml, nie wiem, czy to jest pełna pojemność, czy nie. Tak, podobno się nie rozmazuje na poduszce. Kurczę, zbliżam się ku końcowi i tak jestem trochę rozczarowana znowu. Super Goop Unscreen Sunscreen. Sunscreen to jest akurat fajne, 15 ml, super. Nie trzeba dużego nosić ze sobą czy gdzieś tam zabierać. Wonder Beauty Bagage Claim Gold Eye Mask pod oczy.
Huda Beauty Emerald Obsessions, paletka, której nie mam, ponieważ nie podobały mi się kolory. Teraz będę musiała ją mieć i będę musiała zrobić sobie zielony make-up. Chociaż powiem Wam szczerze, że zielony mnie mniej przeraża niż niebieski. Dzisiaj mam turkus na oczach, ale najbardziej mnie przeraża niebieski, wiecie. Zupełnie nie umiem sobie poradzić z niebieskim i z fioletem mam problemy. Także Huda Beauty, będę musiała coś tutaj wykombinować z tą paletą. Dalej mamy Drunk Elephant Lala Retro Whip Cream, 5 ml tylko. Powiem Wam, jestem trochę zawiedziona. Living Proof Moisture Mask, taka maseczka na raz. Glow Recipe Pineapple Bright Serum, 4 ml. I Dr. Dennis Gross Eye Cream, taki. Tu jest 5 ml. Niby tego dużo, niby ciężkie było, ale jestem trochę zawiedziona. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie wydaje mi się, że mam tutaj na biurku 2000 zł. Wiecie, o co mi chodzi? To są próbki. Dużo takich małych próbek. Jak mam większe produkty, to bardziej to czuję, że fajnie mogę coś wypróbować. To już jest na przykład ciężkie i tutaj, wiecie, mam jakąś wartość w tym, mam taką wartość w tym. Czuję, że to jest coś takiego wow. A jak mam takie mini próbki, wiem, że oni sobie to wyceniają, że to jest warte ileś, ale jakoś jestem trochę zawiedziona. Dajcie znać, co sądzicie o tym pudełku, o tym boksie w zasadzie. Tak czy siak będę testować te rzeczy z Huda Beauty. No, czasami jest hitowo, a czasami jest tak z tym Cult Beauty. Tak czy siak, chciałabym, żeby na przykład Sephora dawała tyle próbek przy zakupach, prawda? To by było super. Okej, to tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie mi znać, co sądzicie, czy Wam się podobało. I do zobaczenia, pa! Let's go, let's go.